Dzisiaj po raz pierwszy nasza nowa kosiarka. Dziękujemy. No ruszaj, buba. O! To kosi. Oho. Uwaga, uwaga, witajcie, witajcie. Dzisiaj odcinek numer 90. Wczoraj nam nie wyszło, powiem wam, jest urwanie głowy ze strefą mocy, ale przynajmniej jest po co głowę urywać. No, a że się wiele nie wydarza innych rzeczy, to warto, żeby strefa była, nie? No właśnie. I kochani, znaczy wiele innych rzeczy kulturalnych w świecie się nie wydarza. Jedziemy dzisiaj z tym, co mamy. A co mamy? Amosa. Ale Amos dzisiaj ma dobre wiadomości. O, to przeczytaj, mam dobre wiadomości. Tak mówi Pan. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada. Zamoruję jego szczeliny, ruiny jego poddźwignę, jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę domu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia. Mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona zasiejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą od niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino, założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Twój Bóg. Amen. Bogu nie będą dzięki. Ktoś widzi, Amos skończy i mimo tych wszystkich złych rzeczy, które wcześniej zapowiadał, tak nagle tutaj już po prostu mówi, no, zapowiedź powrotu Izraela z niewoli. No i mówi, że będzie pięknie. Wiecie, to jest taka cały czas symbolika, cały czas życiu, bo to się powtarza i u Izajasza, i u Jeremiasza. Ten wielki powrót z niewoli, zapowiedziany zresztą wcześniej. Ta symbolika naszego życia i naszej niewoli w grzechu, że spełnieniem tego wyprowadzenia z niewoli do wolności, no mamy w Jezusie Chrystusie, Galatów 5:1, ku wolności wyswobodził nas Chrystus i zaraz za nim 5:2, dlatego ja na nowo nie poddam się w niewolę grzechu, nie? Czyli Chrystus nas wyprowadza i chce, byśmy w tej wolności pozostali. No i ta zapowiedź, wiadomo, tutaj o nich chodziło, to, że oni są wyprowadzeni z wielkiego ucisku i z tego momentu, kiedy oni byli po prostu w niewoli, wracają do wolnego narodu, staje się gdzieś tam wolnym narodem. Ale dla nas dzisiaj przede wszystkim chodzi o wolność. Wolność od grzechu, wolność od oceny, wolność od tego wszystkiego. O, to wszystko, co Jezus zrobił jako zbawienie dla mnie, dla Ciebie. Czyli można by do seminarium wrócić do konferencji grzech, nie? Także może być wolność od choroby. No. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone. Czyli jeżeli w tobie coś było zburzone, jeżeli twój dom, w sensie rodziny, niekoniecznie chodzi tylko o budynek, ale też, to będzie odbudowany do tych, którzy stracili fizycznie domy. No też tak może być, nie? Jakiś tam, pamiętam, naszemu znajomemu ze wspólnoty spłonął dom, no i wspólnota zbierała się, żeby ten dom odbudować. Więc, powódź. Czy powódź zabrała, też naszym znajomym było odbudowywane. Więc to też może być fizycznie, materialne odbudowanie zburzonego domu. Teraz wiemy, że to były też powodzie. Do mnie to dotarło, że bardzo dużo ludzi na Podkarpaciu gdzieś wiele potraciło. Kolega mi dzwonił przed tym antidotum zaraz, więc też się musimy tym zająć. Pewnie jako fundacja zorganizujemy jakoś, po prostu będziemy starali się zorganizować jakąś pomoc, żeby też tym ludziom pomóc dotkniętym, którzy potracili swoje domostwa. Nie? No i właśnie Bóg dzisiaj mówi, odbudują miasta zburzone i będą w nim mieszkać, zasadzą winnice i pić będą wino, założą ogrody i będą jedli z nich owoce, zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg Twój, Twój Bóg. Mi się to podoba, bo Sylwia zrobiła u nas w ogródku
jak się nazywa, z warzywami? Warzywnik. Warzywniak zrobiła. Warzywniak, no, tak, no i taka jestem zadowolona, bo ją dzisiaj rano. I mamy takie ogórki, i mamy takie ogórki, takie ogórki i cukinia tak pięknie kwitnie. I no, sąsiad też mówił, że nie, tutaj te pomidory, to nic z nich nie będzie. A te pomidory jako szalałe rosną, kwitną i powiedziałam, że ja muszę zebrać owoce. Ja pobłogosławiłam, jak sadziłam te pomidory, to każdy krzak błogosławiłam, ogłaszałam, że on będzie wydawał dla nas dobre owoce. I zjeść będziemy z tego krzaka, który tak wyrośnie, dobre owoce. A też ta kosiarka, co dostaliśmy, to słuchajcie, skosiliśmy wczoraj, jaka to była radość koszenia, jak to na tą ilość, co my mamy, to tamta była za mała, ale też fajnie, bo jutro ta mała jedzie do kogoś, nie? Tak, już. Zawozimy, to więc to się otrzyma na bardzo malutki ogródek, więc chwała Panu. Cieszymy się, że tak to może iść. Ale wiecie co, najbardziej mnie zawsze dotyka z tych teraz fragmentów Starego Testamentu, dotyka mnie to od momentu Rzeszowa, gdy Rzeszów pojawił się w naszym życiu, bo nasze trzecie spotkanie, konkretnie moje trzecie, nasze rodzinne drugie spotkanie z Rzeszowem, odbyło się w winnicy od Ani i Pawła. I chcę Wam powiedzieć, że od tamtego momentu winnica jest takim, już nie tylko takim symbolem dla mnie czegoś dalekiego, ale też czymś takim bliskim. A wczoraj zabrałem jeszcze teściową i Chrześniaka i Samuelka na taką wycieczkę i jeszcze w sumie dwie winnice objeżdżaliśmy. Tylko patrzyliśmy na nie, bo nie było, mieliśmy mało czasu, byliśmy tam inne rzeczy zwiedzać, ale właśnie te winnice są dla mnie takie realne i też tak się cieszę, bo jak byłem mały, to w ogóle nie kojarzyłem czegoś takiego jak winnica w Polsce, a tu widać na Podkarpaciu jest ich sporo, tam w okolicach Sandomierza jest trochę winnic i winnica jest takim specyficznym miejscem i dla każdego człowieka wierzącego, znającego słowo, myślę, że jest takim specyficznym do kwadratu. Myśmy tej winnicy tam wspomniane właśnie u Ani i Pawła. Robiliśmy tam już 3 razy chyba rekolekcje. Jest też taki teledysk Powstań w wietrze północnym właśnie w tej winnicy kręcony. No. Cała przygoda. Cała przygoda była z tym związana. Właśnie byliśmy tam wtedy na takich rekolekcjach wspólnotowych i to był piękny czas. I wiecie co? Ilekroć tam nie jestem, to towarzyszy mi tylko radość. I to nie zależy od pogody, bo byłem tam i zimą. To było wszystko przykryte śniegiem, ale to jest tak piękne miejsce, że daje mi bardzo dużo radości. Tam na tej winnicy teraz właśnie też pracuje mój przyjaciel z czasów takiego młodzieństwa, bo nie powiem, że dzieciństwa, ale jak byłem młodzieńcem, Janusz ze swoją żoną, z bratką i tam na stałe teraz mieszkają, więc mam radość, bo mogę ich odwiedzić, wspominać pewne rzeczy i to wszystko zawsze mi się przypomina, gdy czytam o tych winnicach. Winnica jest takim dla mnie połączeniem człowieka z Bogiem poprzez tę winę. Znaczy nie chodzi o winę, tylko bardziej o tę roślinę. To jest takie miejsce, gdzie mi się objawia po prostu obecność Boża. Gdy tam chodzimy, gdy tam się modlimy, się modliliśmy po wtedy, jak zamarzła pamiętasz winnica, też tam się chwała Boża objawia, wszystkie krzaczki do góry wstały i było największe winobranie w historii tej winnicy. Jeżeli nie byłeś nigdy na winnicy, bo tak może być, myśmy też, ja nie wiem, czy byśmy kiedykolwiek pojechali, gdyby nie ta znajomość. Może by się to nigdy nie zdarzyło. To ja Cię zachęcam, wpisz sobie w Google Maps, gdzie jest najbliższa winnica Ciebie. Nie chodzi o sklep z winem, żeby tak nie, tylko chodzi o miejsce, gdzie rośnie wino, winogrona, gdzie rosną. I pojechać, to ma swoją, taką się mówi popularnie, magię, ale ma coś takiego, co wciąga, klimat, o. Świetny klimat po prostu. Warto sobie tam jakiś fragment słowa z winnicą wziąć i rozeznać. Właśnie, i to zobacz, Bóg mówi, odbuduje was i będziecie w nich mieszkać, w tych miastach, zasadzą winnice i pić będą wino, czyli będą się radować. Zobacz jeszcze raz, przez Amosa Pan Bóg, biorąc pod uwagę przyszłość człowieka, wskazuje jednak na to radowanie się. I gdybyśmy my wszyscy jako ludzie zaczęli korzystać z tego, co mówi Bóg, to naprawdę panowałaby radość na świecie. Nie byłoby tych wojen, nie byłoby tych podziałów, nie byłoby tego wszystkiego, co diabeł po prostu próbuje cały czas zniszczyć, nie? I jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa. Nic złego nie ma w tym, by posiadać winnicę. I pić wino, tak. Oczywiście w umiarze, nie? W życiu nie byłem pijany, nie wiem, co znaczy być pijanym człowiekiem.
a już wiele win od tamtej pory skosztowałem, czyli od 6 lat chyba gdzieś mniej więcej. No, to jest dla mnie taki symbol też szczęścia. Choć nie twierdzę, że wszyscy, którzy posiadają wince, są szczęśliwi, bo ja powiem, wszyscy posiadający Boga w swoim życiu są szczęśliwi, a przy okazji mogą mieć winnicę. No, to taka moja refleksja z tego słowa. Czyli Bóg chce dla mnie dobra. Nawet to w fitości. Dzisiaj w nocy byłem, późno w nocy na adoracji, w sumie prawie tam nad ranem. I karteczka, są takie karteczki ze słowami na każdy dzień. I jedna karteczka chyba komuś wypadła, bo leżała poza koszykiem. Taka samotna szkoda było, bo w koszyku było pełno, ktoś nową turę wsypał. I mówię, ja wezmę tą biedną, samotną karteczkę. I zgadnij, co było na samotnej karteczce. Szukasz tam? Mężowie, miłujcie swoje żony. Nie, to nie ta karteczka. Mhm. To się w tym zawiera. Tam było Jan 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść i niszczyć. Ja przyszedłem po to, by owce moje miały życie i miały je w obfitości. No i sprawa rozwiązana. I już mężowie umiłują żonę. A żony bądźcie poddane swoim mężom. Ja o czymś nie myślałam. Dobrze. Jedziemy dalej. Psalm 85. My nagrywamy w ogóle? Nie pamiętam, czy ktoś włączał. Tak. No, zaufajmy. Ja sprawdzę, ty mów, czytaj psalmy. Pan głosi... O, przepraszam. Nagrywamy. Pan głosi pokój swojemu ludowi. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. Łaska i wierność spotkają się z sobą. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienia. No i dla mnie piękny jest ten psalm, choć bardzo, bardzo łączy mi się z pierwszym czytaniem, jak zawsze. Chciałam wrócić do ostatniego zdania, w zasadzie do końcówki ostatniego zdania. Cała piękna obietnica, którą Bóg daje swojemu ludowi. I ostatnie zdanie jest takie: zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem. Czyli będą żyć w pokoju. Właśnie ten Pan głosi pokój swojemu ludowi. I tu jest, którą im dałem, myślnik, mówi Pan, Twój Bóg. I to jest dla mnie takie dzisiaj cenne, z czym chcę się z Tobą podzielić. Bo dla mnie jest to oczywiste, że jak ja czytam Słowo Boże, to Słowo to mówi do mnie. I to jest Słowo do mnie i jest dla mnie. Nie wiem, czy dla Ciebie jest to oczywiste, ale dzisiaj to Słowo pokazuje, że Bóg mówi do Ciebie przez to Słowo. Twój Bóg. Twój Bóg. Mówi Pan, Twój Bóg. Czyli bardzo osobisty jest dzisiaj ten fragment. Nawet to Słowo zaznacza, że Słowo Boże, cała Biblia jest osobista, taka właśnie też dla Ciebie, do Twojego życia. Choć dla nas wszystkich, ale to jest cudowne u Boga, że nie jesteśmy masą, tylko też jest, każdy z nas jest taki pojedynczy, indywidualny dla Niego, dla Jego miłości, Jego działania. Z dzisiejszego psalmu pierwsza zwrotka: będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Będę słuchał tego, co Bóg mówi, co do mnie mówi. Ja chcę, żeby Jego Słowo było we mnie, żeby Jego życie zamieszkało we mnie, żeby Jego obecność zamieszkała we mnie, żeby On cały zamieszkał we mnie, żeby mnie rozprzestrzenił się we mnie. Ja tego właśnie chcę, żeby Bóg rozprzestrzenił się we mnie. Chcę słuchać Jego głosu, tego, co On mówi. Nie tego, co mówi świat, ale tego, co mówi do mnie Bóg, do mnie. Tego chcę słuchać. Chcę na to mieć nastawione uszy, moje serce, cały umysł. I rzeczywiście to się dzieje, jak zaczynam dzień modlitwą osobistą, staję przed Bogiem i czytam to Słowo, to napełniam się tym Słowem, napełniam też się Jego obecnością. Później cały dzień. Dzisiaj bardzo dużo pracowałam w ogrodzie i
I każdą rzecz, którą tam robiłam, to było takie w Bożej obecności, takiej, że Boże, no to tak stworzyłeś, tak jest przyjemnie, tak jest. W ogóle byłam taka pełna podziwu. Dziękuję Ci też, że mnie tak stworzyłeś, że ja mogę pracować w tym ogrodzie. I tak dzisiaj Pan Bóg mi wyciszał moje serce w tym ogrodzie, w tej pracy. To było takie piękne. I co mówi Bóg? I dokładnie mówi właśnie to, co też Amos zapowiada. Amos zapowiadał wspaniałe obietnice, tą radość, pokój, sprawiedliwość, piękne owoce w życiu, zbieranie owoców, że oni zasadzą i będą spożywać z tych owoców już. Nie będą czekać, ale będą spożywać to, co zasieją, to zbiorą i to będzie dla nich dobre. I to samo Bóg mówi dzisiaj w tym psalmie. Pokój, łaska, wierność, sprawiedliwość, szczęście. Kochani, każdy z nas z Bogiem ma być szczęśliwy, a nie nieszczęśliwy, załamka, bo idę za Bogiem. Nie? I cierpienie nam towarzyszy. Nawet każdego dnia coś się wydarzy takiego, nie? Że jest to cierpieniem, ale u Boga jest szczęście. Czemu tak Nie. Tutaj zobacz. Pan szczęściem, Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Pan sam szczęściem obdarzy. Sikorka przyleciała. To jest dla mnie takie wspaniałe, że tyle szczęścia daje mi Bóg. Przez ludzi, których stawia oczywiście w moim życiu. Bóg działa przez ludzi bardzo mocno w moim życiu, ale to się po prostu tak dokonuje. To jest takie piękne i wspaniałe. I tyle szczęścia mi też daje dzielić się jego słowem z Wami. I dla mnie taka też piękna wczoraj była sytuacja w sklepie. Jestem sobie w sklepie, robię zakupy, jestem dział napoje. I nagle ktoś podchodzi w masce, pyta się, przepraszam, czy Pani Sylwia Wilk? Ja mówię, no tak. Tak, o, bo tu znamy Państwa z Antidotum, z Pelczara, też z tych spotkań w Pelczarze z Seminarium Wiary. I takie piękne świadectwo usłyszałam, że to głoszone słowo tak zmieniło życie tego człowieka, że zmienił pracę, założył stolarnię, no i jak to mówi, pracuje w stolarni u świętego Józefa i jest stolarzem, jest cieślą, no to było takie piękne spotkanie, bardzo to miłe usłyszeć takie świadectwo w sklepie, w dziale z napojami i właśnie to. I wiecie, co mnie uderzyło w tym człowieku? Myśmy się sobie nie przedstawili, ale uderzyła mnie ta radość bijąca z jego oczu. Z jego oczu, radość, szczęście. Pan sam szczęściem obdarza. Bóg zmienił życie tego człowieka. Mówiłeś też, że rodziny też. I też rodziny. No tak, bo to się tam rozlewa. I to jest tak, właśnie tak jest. Ja zobaczyłam szczęśliwego człowieka. I mi się to kojarzy z Bogiem. Działaniem Boga. Więc chwała Panu. Chwała Panu. Aklamacja dzisiaj Jan 10:27. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. No więc to, no, wsłuchiwanie się w Boży głos, słuchajcie, no, moje owce znają. Jeżeli dzisiaj nie znasz głosu, to jeszcze nie jesteś owcą. Znaczy owcą Pana w tej zakresie. Wiem, to radykalne słowo, ale Bóg po prostu chce, by to znać, by znać ten głos Jego, by znać swojego pasterza i wiedzieć, gdzie podążać. Ja znam je, a one idą za mną. One idą za mną. No i teraz mamy Mateusza, 9 rozdział. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Może od tyłu, od bukłaków bym zaczął, bo to jest bardzo ważne, że nie można wlewać nowego wina do starych bukłaków. Nowe wino to jest ta nowa prawda. A zobacz, jak popatrzysz Apokalipsa 27:5,
Bóg powie, oto ja stwarzam wszystko nowe. Czyli inaczej mówi, to wino będzie ciągle nowe. Papież Franciszek dużo o tym mówi, by być otwartym na nowe, bo Bóg daje nowe. Bo Bóg nie będzie serwował starego kotleta, wiesz. Ale teraz dobrze, ta zasada mówi, że nie można nowego wina wlać do starych bukłaków. Czyli nad czym trzeba popracować? Nad bukłakami. To ja jestem tym bukłakiem, to do mnie wlewa się wino Ewangelii, do mnie wlewa się wino dobrej nowiny. I teraz, żebym ja mógł to nowe wino, bo Bóg ciągle je odmładza. A w ogóle przy okazji powiem też o winie, bo to też ważne się dowiedziałem. Nie wiedziałem o tym, że nasze wina tu w Polsce, które się sprzedaje, to mogą być maksymalnie do 8 lat po zabutelkowaniu, że potem one już się tylko psują, że u nas nie ma szczepów długowiecznych, takie, że potem ta butelka wina ma tam 30 lat, 40, ona nabiera ceny. U nas się pogarsza ta tutaj, w tym naszym klimacie, to musi być gdzieś tam bardzo na południu Włochy, czy gdzieś, Francja. To jest taka rzecz, żebyśmy wiedzieli o tym, nie? No właśnie, więc Bóg nie chce, żeby te wino ci się zestarzało w twojej butelce, w twoim bukłaku, tylko Bóg chce, żeby to nowe wino było wlane do nowego bukłaka, żeby nie popękało, żeby się nie zniszczyło. I teraz, no jak ja mogę stawać się nowym bukłakiem? Ano cały czas przez bycie w tej relacji z Panem i słuchanie Jego słowa i uwaga, odkrywanie ciągle nowego wina w tym słowie. A wino, symbol radości, nie smutku, więc choć w Polsce to pewnie nawet symbol smutku, no bo tyle alkoholików i tak dalej. Ale w tym Bożym rozumieniu wino miało radować serce, a nie potem finalnie usmucać, albo nie kogoś radować, żeby innych wszystkich usmucić. Wino jest symbolem radości, nie? Na weselu Jezus tam, pamiętacie, wino rozmnożył, bo było potrzebne. Bo byli smutni. Trzeba było ich czas radować. Nie? Więc wino jest symbolem tej radości. Więc ja muszę stawać się nowym bukłakiem. Po prostu, żeby nadążyć za tym nowe, co robi Bóg, ja muszę się ciągle odnawiać. Czym? Odnawiajcie umysły Słowem Bożym. To mówi konkretnie Święty Paweł. Odnawiajcie się Słowem Bożym. Odnawiajcie się Słowem Bożym. I teraz wracam do owiec, do tego, co tu było w aklamacji, no bo ludzie czasem są smutni, że to u nich nie działa, że ich życie nie jest takie, jakie byśmy, no czyli inaczej, bo ja jeszcze dzisiaj nie jestem w tej owczarni. Okej, ale to nie znaczy, że jutro nie możesz być. Tylko co? Zadziałaj wbrew temu, co emocje, bo emocje ci podpędzą, diabeł to wykorzysta przeciwko tobie, a tu próbowałeś, tam próbowałeś, że to robiłeś, ci nie wyszło, to już w ogóle olej to i obejrzyj se serial, nie? No. A Bóg cię zachęca? Nie. Zawalcz jeszcze po prostu o ten czas ze mną i zobaczysz, że ja cię po prostu przemienię. Nie? I wejdziesz do tej owczarni na nowo. I teraz jeszcze raz po powrocie z tej krainy Gadareńczyków, czyli tam, gdzie go nie chcieli słuchać. Powiedzieli, nie, idź lepiej, bo nam świnie potopiłeś. Podeszli niego uczniowie, zapytali, dlaczego i my, i faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie, to uczniowie Jana, nie? Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, a twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus mówi, czy goście weselni mogą się smucić? No właśnie, Jezus chce radości. I bracie, siostro, gwarantuję ci, że w życiu każdego z nas, was, każdego, będzie czas, kiedy masz wesele z Bogiem i będzie czas, kiedy masz wrażenie, jakby Boga nie było. To o tym też Jan od Krzyża mówi, o tym mówi Ignacy Loyola, wielu świętych nam ciągle o tym mówi. Czyli będzie ten czas radowania się i picia weselnego wina i wtedy to nie jest czas na post, ale będzie czas, kiedy Bóg ci będzie jakby sprzed oczu zabrany, on nawet tutaj to pisze do nich, nie? Kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. I tutaj Jezus fajną podpowiedź, gdy masz ten czas, ten dołek, może być też finansowy przy tym, nie? Ale w ogóle jak masz dołek w relacji z Bogiem, to Bóg mówi, pość. Daję ci bardzo prosty przepis dzisiaj. Jeżeli chcesz znowuż napić się, być znowu świeżym bukłakiem i mieć świeże wino, wino radujące, wino radości, to pość. A błogosławie tu się zmocą, wiem, oni będą pocieszeni, nie? To po prostu pość. Zrezygnuj z czegoś na rzecz wielkiej radości i życia w obfitości. I to już chyba trzeba kończyć, bo nam się skończy czas. To co? Dzisiaj powiemy chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Kończymy, bo bardzo późno. Z Bogiem. Pa, pa.
Cię, wspaniałego Boga.